Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku programu Damian Kordes smakuje. Dzisiaj przybywam do was z kolejnym szybkim, prostym i pysznym przepisem. No i oczywiście kolejny gość. Piękna kobieta, prawdziwa top modelka. Z Cieszyni czwartej edycji właśnie tego programu. Moi drodzy, powitajmy Osi! Jak prawdziwa modelka, więc... Cześć! Hej! Wejście było jak prawdziwa modelka. Zostało staram trochę po się, programie. Się. No właśnie. Gotujesz czy nie gotujesz? Gotuję. Staram się gotować właśnie zdrowo. Okej, dzisiaj będzie coś zdrowego. No właśnie widzę. Zdradziły produkty. No wcześniej mówiłeś, że taka niespodzianka, ale... Nikomu nie mówię, zawsze jak dzwonię, to nie mówię, co będziemy gotować, tak. To jest niby taka niespodzianka, dopiero na miejscu się każdy dowiedły. Może wcześniej już mi powiedziałeś. Tak. Dobra, to bierzemy się za gotowanie. Pierwsze co zrobimy, to zalejemy sobie mlekiem kokosowym nasionka chia. Mhm. Lubisz chia? Lubię, lubię. To bardzo dobrze. Pełne błonnika. Tak, dokładnie. Studiujesz dietetykę? Tak. No, widzicie, to dzisiaj będziecie mieli informacje o wartościach odżywczych każdego. Tutaj. O, mleko kokosowe też zdrowe. Bardzo zdrowe. Czyli mamy posiłek teraz pełny tłuszczu. Tak jest. Dobra, jakąś łyżkę tylko muszę znaleźć. Już jest. O, i teraz sobie to wszystko wymieszamy. Dodamy sobie coś słodkiego, czyli syrop klonowy. Dodasz super, trochę? Super. Jak najbardziej. O. Czekaj. To wymieszam. Jak długo to otwierałam. jeszcze. Lubię słodkie rzeczy, więc jeszcze. Okej, okay, już. Dobra, i teraz to sobie tak naprawdę odłożymy i poczekamy, aż to wszystko nasionka napęcznieją, a my się zajmiemy mango. Proszę bardzo. I teraz... A mogę to mango? A wiesz jak się obiera mango? Chyba tak. Ale co jest jakiś specjalny... Stop. No, patrz. Bierzemy tak. I teraz jakby napotykamy opór pestki. Jedziemy po pestce. Mamy jedną część. I mamy drugą część. Ja nie wiedziałam, że to jest aż takie skomplikowane. Ja zawsze tak teraz obieram i później gryzam wszystko. Tak, tak. Ale zobacz, teraz zrobimy sobie tak. Widzisz? Od razu masz kostkę. Od razu masz kostkę, dobra. Damy sobie do garnka, a ty zrób to drugie, to drugie tak mango. Tak samo? Tak. Top model. Zmienił dużo w twoim życiu? Często mi zadają to pytanie. Zmieniło się bardzo dużo. Zawsze zaczynam od tego, że wcześniej mieszkałam w Irlandii. Mieszkałam 9 lat w Irlandii. Ale urodziłaś się w Polsce. Tak, urodziłam się w Polsce, mieszkałam w Irlandii. No i po programie właśnie przeprowadziłam... O, patrz jak ładnie. Pięknie, widzisz? No, szybko się uczę. No, cudownie. Wróciłam do Polski. To teraz drugie tak samo. Serio? O Boże, też wyjdzie tak ładnie, poczekaj. No właśnie, wróciłam do Polski. No i oczywiście, wiesz, stałam się bardziej rozpoznawalna, więc ludzie podchodzili. Po prostu inny świat dla mnie, moje życie się kompletnie zmieniło. Pracowałam dużo, ale teraz zaczynam... No właśnie, modeling? Modeling. Pracowałaś w modelingu? Tak. Nie tylko w Polsce? W Kapsztadzie też pracowałam. O proszę. No, coś innego, Kapsztad. To sobie zalejemy teraz wodą. A, typowa nigeryjska potrawa. Tak. Rice and stew, czyli ryż. Z takim czerwonym sosem, który jest zrobiony na bazie właśnie pomidorów, papryki. Jest przepyszne. Później się doprawia. To już się powoli robi. Więc teraz sobie przyprażymy słonecznik na patelni. Włączył się? Włączył się. Dobra, patelnia jest rozgrzana. To teraz sobie na niej przyprażymy słonecznik. Na suchej patelni, bez tłuszczu, ponieważ chcemy, żeby ten słonecznik stał się taki fajny, chrupki. Dobra, to czekamy na mango. Tutaj teraz sobie tak, dodamy troszkę, to ty dodasz łyżkę, to jest sok z żurawiny. A, to sok z żurawiny. Tak, czyli jeszcze podkręcamy to zdrowie. Super. Sok z żurawiny jest zdrowy, prawda? Tak, jest. A ile mam tego dodać? Łyżkę starczy w zupełności. Nie chcę, żeby to żeby zabarwić, tak?
żeby nadać takiego fajnego, delikatnego, kwaśnego smaku. Laska wanilii, same ziarenka dodajemy sobie. O, żeby jeszcze nadać więcej smaku. I teraz sobie to wszystko wymieszamy. Dobra. Teraz... To kwaśne. Teraz do naszego mango robimy warstwowo. Ty robisz dla mnie słoiczek, ja dla ciebie. Okej. Okay. To musisz się postarać, wiesz o tym? No oczywiście, zdaję sobie sprawę. Nie pobrudzić słoika. Robimy kto szybciej, czy kto ładniej? Kto ładniej. Dobra. A co, wolisz kto szybciej? No. Dobra. Ale ja nie wiem, kiedy przestać. A nie, poczekaj. Bo teraz już oszukujesz. Okay? A musi też ale być ładnie, nie zapominaj być, o tym. Tak. No to moje będzie ładnie. Ja pamiętam. I szybciej też zrobię. O, i co teraz? Bo nie powiedziałeś mi, co mam dodać tutaj? Dobra. Ale nie, poczekaj. Granat to nie lubisz, to nie za dużo. A ty wszystko lubisz? Tak. Ja już skończyłam. Nie, bo jeszcze mięta. A, gdzie? Aj, ja jestem z Bazylią. Tada! Z Bazylia. Nie? Nie, żarty. No, a ja już myślałem. To jest dobra. Mięta, dobrze. I które ładniejsze? Sami ocencie. Tak, możecie nam pisać w komentarzach. To jest numer jeden, a to jest numer dwa. Dobra, trzeba skombinować jakieś łyżeczki. Yes? Czekaj, to można okay. Być jakieś foto na Instagrama, co? Bo to tak ładnie wygląda. No i pięknie. To co? Próbujemy? Tak, jak najbardziej. To ja twoje. Mogę tam zostawić? Tak, tak, tak. Ej, to który jest? A, już podmieniłeś. dobre. Jest słodkie. Naprawdę dobre. A jaka zdrowe. Polecam. Osi tak. Ugono. Tak jest. Osi, oczywiście jedz sobie na spokojnie. Bardzo ci dziękuję, że zagościłaś w mojej kuchni i mogliśmy coś wspólnie pogotować. Mam nadzieję, że jeszcze trochę bardziej cię zainspiruję przepisami z mojej książki. Jak coś będziesz gotować, to koniecznie potem mi zdjęcia wysyłaj. O, jeżeli wyjdzie ładnie. Nawet jak nie wyjdzie ładnie, to też koniecznie wysyłaj. I co, mam nadzieję, że fajny przepis ci się spodobał, będziesz odtwarzać w domu. A i żeby to nie było ostatni raz. O, dokładnie, tak jest. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo i zapraszamy was do kolejnego odcinka. Pa!